Dzisiaj zawsze w Radzie Urzędowej podzielimy się koncertem, że przeżywali, jeżeli wystąpimy jakieś po prostu zapalne, oprócz list, które będą przychodzić z tych, którzy radni nie wyjeżdżają na wakacje, a są w merytorycznych komisjach, które się stara nawiązać kontakt i umówi się na jakiś dyżur. I tyle, a tak to Państwu życzę po prostu dużo dobrego wypoczynku, dużo spokoju i nabrania sił na wakacyjne działania. Wszystkich dobrych, udanych wakacji. Pan Krzysztof jeszcze. Jeszcze jedną rzecz muszę niestety. Tak delikatnie napisane jest, mam nadzieję, że nie ale nie mogę. Jestem zmuszony ze statutem odebraniu głosu panu radnemu Marcinowi Ocenie, które miało miejsce w poniedziałek i sesji Rady Dzielnicy Pierwszej Starej Mąż. Prowadzący obrady może odebrać głos jedynie, gdy forma lub treść wystąpienia mówcy w sposób oczywisty narusza powagę sesji. Takie zdarzenie należy wynotować w protokole. Ani jedno, ani drugie nie miało miejsca. Że działanie prowadzące obrady było jawne bez prawa. Rozumiem, że w ferworze walki słownie różnie się może zdarzyć. Proszę więc przewodniczącego Rady o spowodowanie, by takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. I tyle. Bardzo to się drugi raz zdarzyło, więc proszę, żeby się więcej już nie zdarzyło. Proszę Państwa, jest ogromne zamieszanie dopiero wczoraj pozbawiono przynajmniej prawdopodobnie kamienicy normalne pojemniki na śmieci. Trzy dni były po prostu rzucane tak stres zarosła. Dalej nie ma pojemników na segregowane śmieci. I nie wiem, może zarząd by gdzieś interweniował, bo naprawdę jest kłopot, grozi epidemia. Jak tak dalej pójdzie, że po prostu nie będzie pojemników na czas. Gdyby na przykład z żółtego pojemnika w środę powinni odebrać jeszcze zawartość występowania tego starych zasad, więc już nie odebrano, no i ona sobie kiśnie zielonego pojemnika na szkodę podstawiono. A tłumaczenie było takie, przynajmniej tak administracja o mnie mówiła, że po prostu nie mają pojemników. NPO nie ma, na ten problem. Dla wszystkich to jest Armagedon. Oni to wszystko tak samo nazywają.
jest potwornie bałagan wywołany z tego, że ta ustawa, a potem uchwały Rady Miasta są niejasne, nie wiadomo, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją, bo cały czas to jest procedowane. No, te firmy nie są niczemu winne. Ustawodawca zrobił bubę i teraz na podstawie tego bubla MPO, jako ten, który zarządza gospodarką sieciową w całym mieście, próbuje coś zrobić. Wszystkie firmy, jak ja to wam mówię, z Inomą, Wyszniklem i z MPO, oni stoją na głowie, pracują po 20 godzin na dobę, żeby coś z tym zrobić. Nasza uchwała oczywiście intencyjna, ale nic nie wnosi. Ponieważ te firmy są wszędzie. Napiszmy na wiejską skargę, że zrobiono bubla, a nie piszmy do firm, które próbują wyjść z ciężkiej sytuacji. I robią wszystko, żeby to zrobić. Nie ale jeżeli firma się podejmuje wywozu na konkretnym terenie, czyli naszej dzielnicy, a nie ma odpowiedniej ilości kubów na śmieci, no to o czym mówimy? Ale to wiesz czego wynika? Wiesz, że teraz się czeka na śmieci? Miesiąc na zamówienie. A co będzie z tym wywozem tej firmy do gabarytów odpadów? Nie będzie. Trzeba się samemu wywieźć na... Polakusowni! Nie, jest tylko Polakusowni! Trzeba zadzwonić. Przedsiębiorstwa oczyszczania o ustawienie kubów na śmieci niesegregowane i segregowane
na terenie każdej posesji zlokalizowanej w dzielnicy pierwszej. W nieprzekraczanym terminie do 10 lipca 2013 roku. Paragraf drugi. Wnosi się o spowodowanie regularnego wywozu śmieci na wysypisko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do dnia 4 lipca na niektórych, na wielu posesjach brakuje wybór na śmieci. Mieszkańcy składają odpady bezpośrednio na podwórkach, co może spowodować wybuch epidemii, czy istniejących upałach temperatura przekracza 30 stopni. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w takim razie proszę o przyjęcie projektu przez głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się przypomnieje. Dziękuję bardzo.